Witam Państwa w kolejnym odcinku wydania Kroniki Policyjnej. W dniu 5 marca w Strzelinie policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego na jednej z ulic zauważyli mężczyznę, który był im wcześniej znany, że posiadał narkotyki. W związku z tym policjanci postanowili sprawdzić tą osobę i nie mylili się. Podczas kontroli stróże prawa ujawnili przy mężczyźnie woreczki strunowe, w których był biały proszek. Jak się później okazało, była to amfetamina w ilości 0,59 g. Mężczyznę zatrzymano w policyjnym areszcie. Usłyszał on zarzut posiadania narkotyku. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. W miniony weekend strzelińscy policjanci, patrolując jedną z miejscowości w gminie Strzelin, na przystanku autobusowym zauważyli grupę młodych mężczyzn. Podczas rozmowy z policjantami jeden z nich okazywał duże zdenerwowanie. W związku z tym funkcjonariusze postanowili dokonać kontroli osobistej tego mężczyzny. W wyniku sprawdzenia okazało się, że u 20-latka w ubraniu osobistym stwierdzili woreczek z zawartością suszu roślinnego. Okazało się, że jest to marihuana o wadze 0,17 g. Posiadacz środka odurzającego został zatrzymany w policyjnym areszcie i usłyszał zarzut posiadania marihuany. W przesłuchaniu przyznał się do posiadania narkotyku. Grozi mu teraz do 3 lat pozbawienia wolności. W dniu 9 marca bieżącego roku funkcjonariusze posterunku Policji w Wiązowie otrzymali informację od anonimowej osoby, że w tym samym dniu na jedno z boisk w gminie Wiązów w godzinach wieczorowo-nocnych przyjedzie samochód osobowy, w którym osoba może posiadać przy sobie narkotyki. Policjanci ukryli się i czekali na przyjazd opisanego pojazdu. Po podjechaniu pojazdu na teren boiska policjanci podjęli czynności sprawdzenia mężczyzny i tego pojazdu. Przy mężczyźnie policjanci ujawnili woreczek z zawartością amfetaminy. Mężczyzna przyznał się do posiadania przy sobie narkotyku, a w związku z tym, że zachował się on nienaturalnie i był pobudzony, jednocześnie był też kierowcą tego pojazdu, policjanci postanowili pobrać mu krew celem ustalenia, czy nie prowadził pojazdu pod wpływem środka odurzającego. Mężczyznę zatrzymano, a pojazd zabezpieczono i przekazano osobie wskazanej przez niego. Sprawcy grozi do 3 lat pozbawienia wolności. W tej chwili strzelińscy policjanci sprawdzają, skąd zatrzymano osoby, które miały przy sobie narkotyki, weszły w posiadanie tych środków. W ostatnich dniach strzelińscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn w wieku 21 i 18 lat, którzy są mieszkańcami gminy Wiązów, którzy od października 2013 roku do marca bieżącego roku dokonywali kradzieży z włamaniem na terenie gminy Wiązów, a także na terenach rodzinnych ogródków działkowych w Strzelinie. Najczęściej łupem sprawców były narzędzia ogrodnicze i ubrania robocze. Sprawcy zostali zatrzymani w policyjnym areszcie i usłyszeli kilkanaście zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka Kroniki Policyjnej.